Cześć i czołem, witamy się z Wami bardzo serdecznie, ja i Bastuś, który jest tutaj obok mnie. Trzymam sobie, słuchajcie, statyw, bo ciężko mi jest w ogóle, coś mi tutaj się w nim kręci. Muszę kupić jakiś kiedyś porządny statyw, bo te wszystkie gówna tanie to jest po prostu masakra. Słuchajcie, miało tego filmu w sumie nie być, ale jedna z Was, Kama chyba bodajże, zarzuciła fajnym tematem. Poza tym miałam dzisiaj przyjemną lub nieprzyjemną wymianę zdań z pewną osobą i stwierdziłam, że zrobię piżamowy połączony vlog z dwoma zagadnieniami i zacznę od tego przyjemniejszego. Bastuś, zaraz dostaniesz jeść. A mianowicie początki moje w Wielkiej Brytanii. Jak to się stało, że tutaj się znalazłam, jak to się stało, że padło na to miasto, w którym jestem i tak dalej. Myślę, że to jest ciekawy temat, bo chyba w sumie nigdy na ten temat nie mówiłam. Może gdzieś tam jakieś wspominki delikatne, ale nic takiego mocnego, jakiegoś, wiecie, w sensie tematycznego. Bastuś, zaraz dostaniesz, chcecie, on chce, kurczaka mu zrobiłam i on musi wystygnąć, on płacze, bo już chce tego kurczaka. No i słuchajcie, jak to się stało, że wylądowałam w Wielkiej Brytanii? Powiem Wam szczerze, że ja zawsze wiedziałam, że tutaj przyjadę. Odkąd pamiętam, odkąd nie wiem, sięgam pamięcią, zawsze było mi mówione, że pojedziemy do Anglii, pojedziemy do Anglii. A jak wiecie, moi rodzice nie mieli łatwo w Polsce, także szukali jakiegoś innego rozwiązania. Oboje byli w Stanach Zjednoczonych, ale wiadomo, to jest daleko, nielegalnie się tam jeździ, także, znaczy nie mówię, że wszyscy, ale w tamtych czasach chyba wszyscy jeździli nielegalnie, także jak już się wróciło do Polski, tak już, wiecie, się zostawało. I mój tato tam jeździł Austrię, nie Austrię, różne kraje, ale w końcu przyjechał pierwszy raz do Anglii. I to oczywiście było jeszcze przed Unią, czyli zanim weszliśmy w Unię Europejską, nasz przyjazd tutaj był legalny. I pierwszy raz przyjechał i to były czasy, że na granicy, kupując bilet, nigdy nie wiedziało się, czy się wjedzie do kraju, czy nie. I jak mój tato jechał pierwszy raz, to bez problemu wjechał, powiedział po prostu, że jedzie jako turysta zwiedzić miasto. Wrócił po jakimś czasie, nie wiem dlaczego wrócił, czy po prostu coś się działo, czy musiał przyjechać, nie jestem pewna. W każdym razie wrócił. No i później padło pytanie, jak ma tam wjechać drugi raz? Niestety przy drugim razie jest to bardziej, było to bardziej skomplikowane, żeby wjechać. To były też czasy, kiedy nikt nie latał samolotem albo mało ludzi latało samolotem, ponieważ ogólnie lecąc samolotem było ciężej dostać się do Wielkiej Brytanii niż jadąc autokarem. Więc my wykombinowaliśmy tak, że żeby mój tato wjechał drugi raz do Wielkiej Brytanii, ja pojechałam z nim na wycieczkę biurem podróży Singbad, jak dzisiaj pamiętam. Siedmiodniowa wycieczka po Wielkiej Brytanii. Ja miałam wtedy, nie wiem, 14 lat, nie pamiętam. I jeżeli zapytaliby się go na granicy, dlaczego drugi raz jedzie do kraju, do Anglii, po prostu by odpowiedział, że chce pokazać córce, ponieważ za pierwszym razem mu się bardzo spodobało. I powiem Wam, że nie pamiętam, nie będę Was tutaj kłamać, czy pytali, o co pytali i tak dalej, ale nas przepuścili. I fajna to była wycieczka, opłaciła mi tą wycieczkę, pamiętam, jak dobrze pamiętam, babcia ze Stanów, która już nie żyje. Więc faktycznie zwiedziliśmy tą Wielką Brytanię i wiecie, to było takie, nie mieliśmy przewodnika, ale zatrzymywaliśmy się w różnych miastach, pamiętam, i zwiedzaliśmy. Ale motyw był taki, że z całego autokaru wróciłam ja i dwie kobiety. Tylko my, nikt więcej. Pamiętam, były problemy na granicy niemieckiej, ponieważ Niemcy mówili, że wszyscy zostali w Niemczech, oni tam jakąś karę chcieli nałożyć. To tyle, ile godzin się nasiedziałam z tymi paniami. To była masakra. No myślę, że miałam z 13 lat, 14 max. No i wróciliśmy w końcu, znaczy ja wróciłam. No i wiecie, mój tato był tutaj, po czasie zjechał mój brat tutaj, no i żyliśmy, jakby to powiedzieć, na dwa domy, tato z bratem tutaj i ja z mamą w Polsce. To w ogóle nie miało sensu, więc podjęliśmy tą decyzję, bardzo odważną moim zdaniem teraz, że wyjeżdżamy. I tak jak mówię, to było przed Unią, ja też przyjechałam przed Unią, czyli to znowu było na zasadzie, przenosimy całe życie, ale jeżeli nas nie wpuszczą, to będzie dramat, słuchajcie, mama porozdawała jakieś rzeczy z domu, no wszystko, bo my ze sobą nie mogłyśmy nic zabrać, jechało się na siedmiodniową wycieczkę, także oni potrafili się doczepić w tych czasach, dla Was, którzy pewnie
też przyjechali tu przed Unią, albo byli na wycieczce przed Unią, wiecie jak to wyglądało, oni, słuchajcie, potrafili się doczepić, że na przykład ktoś jechał na wycieczkę 7-dniową, a miał na przykład 8 lub 9 par skarpet, bo to już dla nich były pytania, że ale dlaczego? Dlaczego ta osoba ma 7 czy 8 skarpet? To znaczy, że tu zostaje. Lub na przykład było, że ktoś miał kilka numerów angielskich w telefonie komórkowym. Także za tych czasów, słuchajcie, to było tak, że w stanikach czy gdzieś się trzymało na kartce papieru numer telefonu, a na tym nie było nic. Po prostu, wiecie, w telefon był pusty. To jeszcze były te stare telefony. Różne pytania zdawali. Na przykład, powiem wam, że też zależy na jakiego celnika się trafiło, bo w naszej grupie był na przykład chłopak, który skłamał, że on sprzedaje rowery, chyba jakoś to było, na granicy, że przejeżdża, ale nie miał żadnej pieczątki. Ja nie wiem, czy teraz dalej dają pieczątki, wtedy dawali. I po prostu złapał się na tym, że jak co drugi dzień jest w Niemczech, jeżeli nie ma pieczątek. I jego na przykład nie wpuścili. A chłopak jeden, inny, trafił na takiego gościa, po prostu mu powiedział, że on przyjeżdża do pracy, bo on nie ma po prostu za co żyć, zostawił chorego dziadka w Polsce i musi mu pomóc. I słuchajcie, pan go przepuścił. Także to był łódź szczęścia. Ja, jak dziś pamiętam, że my z mamą poszłyśmy 7 do kolejki, a dostałyśmy wizę pierwsze. Strach był wielki, obie nie mówiłyśmy po angielsku. I pamiętam jak dziś, że nigdy tego nie zapomnę, że mama się nauczyła, że jak zapytają, gdzie pracuje, to ma powiedzieć w sklepie. Bo wiadomo, no nie można było powiedzieć, że jest się bezrobotnym. A pan się zapytał nie gdzie mama pracuje, tylko po co przyjeżdżamy do Anglii. To mama powiedziała shopping. Więc pan pomyślał, że my jedziemy na zakupy. I jedyne, co się zapytał, to czy mamy pieniądze, żeby pokazać. A my dostaliśmy pieniądze z Anglii i wszystkie były w banknotach 5 i 10 funtowych bodajże. Chyba nie, tak, nie było mniejszych nominałów. I wiecie, jak moja mama to wyciągła, to się wydawał taki duży plik tych pieniędzy, jakbyśmy faktycznie jechały na zakupy i pan od razu powiedział approved i przeszłyśmy. No a jeżeli ktoś nie przeszedł, to musiał czekać, aż wycieczka inna z tego samego biura podróży będzie wracać, żeby mógł się z nimi zabrać, bo inaczej musiałaby ta osoba płacić, żeby wrócić do Polski. Także no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. No i jak myśmy przyjechali tutaj do Anglii, to oczywiście jak standardowo wszyscy Polacy na te czasy, nie znałam chyba nikogo, kto by się wprowadził na swój własny flat czy mieszkanie, po prostu wynajmowanie pokoi. Wszyscy wynajmowali pokoje. Ja pamiętam te czasy, jak ludzie powoli zaczęli chodzić na swoje, tak ktoś mówił, że nie mieszka na mieszkaniu, wiecie, że jest dzielony, to każdy był, wow, w ogóle, jak ty dostałeś mieszkanie sam, stać cię, no czasy po prostu jak z innej epoki. I nigdy nie zapomnę, mieszkaliśmy u takiej pani Agaty, która była nazywaną Królową Luton. Może te z was, które tutaj były wtedy, to wiedzą. Ona miała wszystkie mieszkania, ona pomagała Polakom we wszystkim. Ale nie pomyślcie sobie, że za darmo. Nie, nie, jej trzeba było płacić za wszystko. Nawet za wypełnienie głupiego świstka gdzieś do jakiejś agencji, który trwał 5 minut, trzeba było jej zapłacić 20 funtów. A to 20 funtów, słuchajcie, to było, żeby was nie skłamać, no z 20 lat temu. To sobie wyobraźcie, ile to było pieniędzy. No nie 20, no 17 powiedzmy. W każdym razie kupa, kupa kasy. I ludzie płacili. To były czasy, że nikt nie mówił po angielsku i każdy polegał na Królowej Luton, Królowej, no, Królowa Życia mogłaby iść. I więc wszyscy jej płacili. No i co? No wszyscy pracowali przez agencję i najlepsze jest to, że wszyscy w tych agencjach wiedzieli przecież, że Polacy nie są legalnie. No nie oszukujmy się, jeden czy drugi mieli working visa, ale nie dostawało się working visa na to, żeby pracować w warehouse'ie, tylko to były jakieś prace specjalistyczne. Ale potrzebowali ludzi do pracy. Tutaj nie było ludzi do pracy, nie było ludzi na warehouse'y, na róże, na owoce. Teraz to się zmieniło, ludzie chodzą do różnych prac, ale wtedy było całkiem inaczej. Więc oni z tych agencji nawet nas skierowali, gdzie kupić papiery, że jesteśmy tu legalni, żeby dostać pracę. No i tak się po prostu kręciło i nigdy nie zapomnę mojej pierwszej pracy. Była to przez agencję i to było zbieranie czy wycinanie róż. Słuchajcie, to była najgorsza praca w moim życiu. Ręce krwawiły, bo te kolce były strasznie okropne. My z mamą poszłyśmy do tej pracy razem i jeszcze nie zapłacili nam wypłaty, zapłacili nam chyba za jeden dzień,
bo wiedzieli dokładnie, słuchajcie, że gdzie my z tym pójdziemy. Jak my nie mogliśmy iść z tym do nikogo. Nie mogliśmy tak jak teraz iść w normalnych czasach na policję, nie wiem, zgłosić agencję, że nam nie wypłaci nic. Po prostu chowało się głowę w piasek i się szło, szukało kolejnej pracy. Także to była moja praca pierwsza. A potem już nie pamiętam mojej drugiej pracy. Nawet nie pamiętam, co kupiłam za pierwszą wypłatę, ale to były takie czasy. Ja byłam, wiecie, nastolatką, która w Polsce nie miała nic, także i nagle przeprowadziłam się tutaj do Anglii. Mieszkaliśmy z rodzicami w jednym pokoju. Wiadomo, ja za ten pokój nie płaciłam, więc co ja zarobiłam, to było dla mnie. I wtedy człowiek nie myślał, że kiedyś się kupi dom i trzeba odkładać. Ściubziu. Słuchajcie, ja potrafiłam dostać w piątek o 9 wypłatę, powiedzmy rano jak wstałam, a tej wypłaty 2 godziny później nie mieć. Mieliśmy w Luton sklep Disneya i ja kupowałam wszystkie miszki typu, no nie typu, tylko po prostu kochałam kłapoucha. Limitowane edycje. Jak gdzieś pamiętam, one były po 50 funtów. XXX lat temu, to sobie pomyślcie, jaka to była kasa, jakbym teraz za miszka, nie wiem, 200 płaciła. Miałam tych miszków dużo, a te miszki w końcu nie wiem nawet gdzie one poszły, ale teraz wiecie, teraz te miszki można w charity shopie kupić za 3 funty. No ale się wydawało. Ale no, mieliśmy łatwiej, bo tu był już tato. Najgorzej pierwsza osoba ma, która przyjedzie, czyli tak jak przyjechał mój tato, on przyjechał do miasta Skegness nad morzem, tylko że tam nie wiem dokładnie o co tam wyszło, czy ktoś go pokierował na Luton, że właśnie ktoś bardziej pomaga, ale był w Stegnes, przeniósł się tutaj do Luton i tak już został i tak ściągnął mnie, brata i mamę. Brat bardzo krótko tutaj dał radę w Anglii i pojechał do Walii. Wiem, że to też jest Anglia, ale w Walii są inne warunki, inni ludzie. Wiecie, że ja kocham Walię, a także on się przeniósł tam. Ja jako ja próbowałam się przenieść 2 razy, raz do Walii, tak samo do brata pojechałam i raz przeprowadziłam się nad morze do Southend-on-Sea. Ale w moim życiu wszystkie drogi prowadzą do Luton i za każdym razem wracałam tutaj. Także nie ma tutaj więcej mojej historii, po prostu takie miałam początki, mój angielski był zerowy, ja potrafiłam tylko powiedzieć hello i tyle. Mimo tego, że uczyło się w szkole tego angielskiego, ale po pierwsze mieliśmy młodego nauczyciela, który miał wywalone i po prostu mogliśmy ściągać na sprawdziany, a to były takie czasy, że człowiek nie myślał, że może się faktycznie przydać ten angielski do rozmowy, mimo tego, że tak jak mówię, cały czas wiedziałam, że wyjadę do tej Anglii, ale jakoś tak człowiek nie pomyślał, wiecie, młode to głupie, więc jak przyjechałam, byłam żółtodziobem i wtedy ówczesna dziewczyna mojego brata wszędzie nam wszystko tłumaczyła, także też było łatwo. Ale pamiętam, jak oni się rozstali, to ja nie chciałam chodzić do ludzi i się prosić, żeby nam gdzieś tłumaczył, wiecie, za każdym razem, zamiast iść sobie coś samemu zrobić, to trzeba było się prosić. Ja tego nie lubię. Poza tym, tak jak mówię, to były takie czasy, że ludzie naprawdę czarżowali za wszystko, za to, że ktoś pójdzie z wami na wizytę do lekarza. To nie było po dobroci. Nie, nie, nie. 5 dyszek trzeba było zapłacić. Także zaczęłam się uczyć, a uczyłam się z M jak miłość na telewizji Polonia, bo ponownie chciałam powiedzieć again, to były czasy, że nikt nie miał polskiej telewizji, no bo kto w kraju, w którym jesteśmy nielegalnie, będzie wystawiał tą, jak to się mówi, antenę satelitarną z Polsatem. To nie były też te czasy, że można było sobie przez internet oglądać. To były w ogóle takie czasy, że nie mieliśmy polskich sklepów i się żyło. Nie było polskich sklepów i było mega, mega mało ludzi, Polaków. Tak mało, że pamiętam, jak na naszej ulicy, na moim pierwszym adresie w Anglii, szłyśmy z mamą ulicą i była... ktoś miał odsłonięte żaluzje i ja mówię: mama, oni mają polską telewizję, musimy się z nimi zaprzyjaźnić. Jak ba, kocham, to były moje słowa. Ja się tak ucieszyłam polską telewizją. Fart chciał, że faktycznie się z nimi zakolegowaliśmy, to bardzo, bardzo mocno. Zresztą z jedną, znaczy, bo to była kobieta i facet, ale się rozwiedli. Tą kobietę nieraz do dzisiaj widzimy i się zawsze śmiejemy, ale no, polska telewizja to było naprawdę... Polski sklep nie było. Nie było polskich produktów nawet w tych sklepach różnych. Nie było sklepów europejskich, tak jak jest teraz. No bo też wiadomo, Rumunii, Litwini, no nikogo tutaj nie było. Albo było mało ludzi i byli nielegalni, więc nikt nie otwierał takich biznesów. Minęło dobrych kilka lat, bym powiedziała, gdzie zaczęliśmy mieć polskie produkty, nawet w takim Tesco, Sainsbury i tak dalej. Także widząc na przykład Polaka, słysząc, a nie widząc, to się tak patrzyło. Polak,
mama, Polak. Także całkiem inne czasy, ale pomimo tego, że żyło się trochę w strachu, to był chyba rok, tak, bo my przyjechaliśmy rok przed wstąpieniem do Unii, to były to inne czasy. To były te czasy takiej Anglii miodem płynące, gdzie można było i wyjechać, zaoszczędzić, dobrze zjeść i wszystko mieć z jednej wypłaty. Inflacja była inna i tak dalej. I powiem wam, że jedyne, czego żałuję, to tego, że nie kupiłam wtedy domu, ale ponownie, no, człowiek młody, człowiek głupi i nie myśli. Ale no, takie były właśnie początki. No i różnych prac, wiadomo, się miałam. Moja największa praca, albo najdłuższa praca, pracowałam po 16 godzin w fabryce mięsa, ale tam były normalne przerwy i jeszcze była jedna, co mnie tu rozmazujesz? I jeszcze była jedna godzina przerwa pomiędzy i to były overtime. To nie było nic przymusowego, to już było normalnie, jak byliśmy legalnie przez agencję, ale fajnie się pracowało, bo chyba o 16 jakoś tak to było. Normalnie wszyscy menadżerowie szli do domu. My mieliśmy przerwę od 16 do 17. Mama o Yorku mówię. Z mamą też tam pracowałam. I potem się robiło jeszcze 5 godzin. Jakoś tak. Najgorzej było to, że to był godzinny dojazd też rano i wieczorem. Także zanim się czasem było w domu, to było mega późno i było mało snu. Ale ten overtime to czasem był taki, że po prostu szefostwo nam zostawiało, ile mamy zrobić palet. I jeżeli my to zrobiliśmy w godzinę, mogliśmy siedzieć 4 godziny i mieliśmy płacone. A jeżeli było no czasem naprawdę tego dużo, no to się nie wyrabialiśmy i robiliśmy całe 5 godzin, ale praca była spoko, było ciężko, było zimno, ale ja też byłam młoda, więc dawałam radę, ale naprawdę w różnych pracach byłam, w ciuchach, w Asosie było super, na czekoladkach, na kwiatkach, Jezu, gdzie ja nie byłam, w kuźni pracowałam, w koście pracowałam. W restauracji na lotnisku pracowałam, bo no, ja się, słuchajcie, żadnej pracy nie bałam, co mi dawali, to brałam. Także takie moje początki, oczywiście na początku nie można było pojechać do Polski, tak samo wiadomo, wyjedziesz, nie wyjedziesz, jak tylko otwarli granice, to myślę, że bardzo szybko pojechałam do Polski, albo poleciałam, nie pamiętam, chyba pierwszy raz poleciałam wtedy już samolotem, bo nie chciałam autokarem i na samym początku powiem wam, że jeździłam dość często do Polski, tak, no, bo jakoś tak było też inaczej. Z rodziną utrzymywaliśmy wtedy jeszcze kontakt i ze znajomymi, a potem, wiecie, wszyscy się porozjeżdżali po świecie i nie było już do nikogo tak naprawdę jeździć i wtedy właśnie przestałam. No, ale takie były moje początki. Myślę, że wyczerpałam temat. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, piszcie pod spodem i odpowiem. A teraz, słuchajcie, mową końcową. Wiecie co? Może ja pójdę do kuchni, bo muszę zobaczyć. O! Bo muszę zobaczyć moje... Co muszę zobaczyć? Moje mięsko. A jeżeli chodzi... A nie chcę, wiecie co? Będziecie ze mnie śmiali, ale nie chcę wyłączać, bo jak włączę kamerę, to będę musiała później użyć... O, nic tu się nie dzieje. Będę musiała później użyć do robienia vlogów programu, a tak po prostu zrobię... tak po prostu wywalę to od razu na YouTube'a, powiem wam. Bez bicia. O! Tak mi jest lepiej, dobra? Wybaczcie, światło pewnie jest teraz gorsze, ale lepiej mi tak trzymać kamerę. I teraz właśnie a propos tego komentarza. Słuchajcie, ktoś zadał pytanie na YouTubie. Ja czasem jak siedzę, to lubię się wypowiedzieć na jakiś temat, szczególnie jeżeli mam trochę inne zdanie od kogoś innego, bo uważam, że fajnie jest wejść w jakąś normalną, inteligentną dyskusję, bo każdy z nas może mieć inne zdanie na różne tematy. I to było, nie pamiętam już u kogo na kanale, tam nie u nikogo takiego, że tak powiem, normalnego youtubera, tylko jakiegoś tam znanego. Było pytanie o, czy pójście do klubu ze striptizem, to czy jest to zdrada? I można było napisać odpowiedzi pod spodem. Ja napisałam tam odpowiedź, że jeżeli mój partner poszedłby do klubu ze striptizem, ale by mi o tym nie powiedział i na przykład dowiedziałabym się od kogoś, od chłopaka, z którym na przykład, chłopaków, z którymi był, to bym może nie pomyślała, że to jest zdrada, ale zapaliłaby mi się czerwona lampka, co tam się takiego działo, że ja o tym nie wiem, że on poszedł. Ale jeżeli bym wiedziała, że idą w grupie chłopaków, chcą po prostu iść na striptease, nie miałabym z tym problemu najmniejszego. Po prostu ja taka jestem, taką mam zasadę. Sama bym poszła na show Magic Mike, gdzie tańczą faceci. I to nie znaczy, że chciałabym z nimi coś zrobić, nie ma w ogóle takiej opcji, ale fajnie by było zobaczyć takie show. Już nie mówiąc o tym, że czasy takiego striptease'u, wydaje mi się, podwórkowego, to nie jest to samo. Teraz naprawdę
w klubach tak jakoś normalnie są te striptease robione, z elegancją, z gracją, można popatrzeć na piękne panie, one nie świecą przyrodzeniem, że tak powiem. Byłam raz z moim bratem, z jego dziewczyną i wtedy z moim partnerem w klubie w Cardiff. Nie można było dotykać, nie można było robić zdjęć, wszystko było naprawdę z klasą, to było po prostu super show. Więc ja napisałam, że jeżeli byłby to zorganizowany wypad, nie ma najmniejszego problemu, bo wyznaję zasadę, możesz patrzeć, ale nie możesz dotykać. My jesteśmy w związku, ale my jesteśmy takimi ludźmi, że ja... Andrzej, nie przeszkadza, że powiem, o, ten chłopak fajnie wygląda, a mi nie przeszkadza, że Andrzej powie, o, ładna dziewczyna idzie, chociaż ja czasem prędzej mówię mu, Andrzej, ładna laska idzie, co nie? I on czasem się śmieje, że chcesz numer telefonu, ale mi to nie przeszkadza. Są różne bariery, każdy ma różne bariery w związku. Dla mnie to akurat, że by poszedł do baru ze striptizem, jeżeli bym o tym wiedziała, bez oczywiście tańca prywatnego, bo nie chciałabym, żeby jakaś pani tańczyła tylko dla niego, ale do normalnego klubu wyjście, napić się, popatrzeć, nie ma problemu. I mam do tego prawo, to jest mój związek i moje zdanie na ten temat. I tam ktoś mi napisał, że jedyny normalny związek to jest taki, gdzie para jest w siebie zapatrzona i nie patrzą na boki. Okej, spoko, to twój związek. I ktoś pod spodem napisał, że ja pewnie jestem lewicowa, że tak myślę. Nie wiem, co ma lewica do tego i ugrupowania polityczne. Nie wiem, aż napisałam do koleżanki, wysłałam jej wszystkie screenshoty i mówię, że czy ja tego nie rozumiem, co ma lewica do tego komentarza. Powiedziała, że pojeby są po prostu. Przepraszam, że tak mówię. I ktoś tam później z tą lewicą, i ja to zostawiłam, mówię, nie będę na to odpisywać, bo to jest bez sensu. Ale dzisiaj mi ktoś odpisał, że dla tej osoby, nawet jeżeli partner spojrzy na kogoś, to już jest zdrada. Okej. Więc ja napisałam, czy w takim razie, jeżeli są na plaży, to że facet ma siedzieć z głową w dół, bo jak spojrzy, nie daj Bóg, na kobietę, to jest zdrada? Gdzie, no nie oszukujmy się, teraz na plażach kobiety mają mniej ubrań niż niektóre panie w klubie ze striptizem. Pani napisała, że to jest całkiem inna sytuacja, ale mi nie odpisała dalej, czy może patrzeć, czy nie i skomentować, że ktoś jest ładny. Ale nieważne. To, co mnie wkurzyło najbardziej, ta napisała, że chyba, jak nie przytoczę wam słowa w słowa, ale chodziło o to, że chyba jestem jedną z tych wyzwolonych kobiet lewicowych, które uważają, że pole dance to jest sport, a nie coś tam. Ponownie, nie wiem, o co chodzi z tą lewicą, bo to jest komentarz o innej osoby, także nie wiem, o co chodzi. Wytłumaczcie mi, o co chodzi z tą lewicą i z tą wyzwoloną kobietą, bo nie wiem, o co chodzi. W każdym razie jestem jedną z tych wyzwolonych kobiet, które uważają, że pole dance to jest sport. Po pierwsze, tak, uważam tak, że to jest pole dance, że to jest sport. Moja koleżanka, bardzo dobra koleżanka, Polka, tutaj w Anglii, w Luton, jest instruktorką pole dance, mega tańczy i nieraz jak robi różne figury, to mnie po prostu głowa mała. Jak rozbudowała pięknie ciało, jak się ładnie kobieco umięśniła, jak, no, ile nabrała siły. I dla mnie to nie jest nic erotycznego, normalnie, jeżeli robi to w stroju sportowym. Oczywiście, czasem jak się odwali w szpilki te, wiecie co, one unoszą i robi taniec, nawet nie powiedziałabym, że to jest erotyczne, tylko sensualne. I powiem wam, że ja nieraz po prostu idę do Andry, mówię, zobacz wideo, Iwona fajne wrzuciła, jak zajebiście, nie wiem, zrobiła nowy ruch, czy potrafi się wyżej wspiąć. I na przykład dla tej osoby to już była zdrada. Dla mnie to nie jest zdrada, to jest nasza wspólna znajoma, która robi fajny sport. Więc tak, jestem jedną z tych wyzwolonych kobiet, ale nie lewicowa, w sumie bezpartyjna, która uważa, że pole dance to jest sport. I ja, wiecie co, jak już zobaczyłam o tym pole dance, stwierdziłam, że i z tym lewicową, stwierdziłam, że ja się nie będę z ludźmi kłócić, po prostu. Jedni mają taki związek, że mogą popatrzeć, nie, że nie mogą nawet na kogoś spojrzeć, bo jest zdrada. Ja miałam kiedyś też taką koleżankę, że mówiła, że jak nawet kuzynka przytuli jej męża, to też jest zdrada. Okej, nie wnikam, każdy ma swoje jakieś bariery, ale ja mam też swoje i też mam prawo mieć taki związek, jaki chcę i nie wiem, dlaczego właśnie zostałam obrażona od lewicowców. To mnie po prostu najbardziej rozwaliło i nie przejmujcie się, ja się tym nie przejmuję, po prostu mnie to rozwala. Jedni... Ja rozumiem, zupełnie rozumiem osoby, które nie chcą, żeby ich partnerzy chodzili do klubu ze striptizem i to jest jak najbardziej na tak. Też wiadomo, jeżeli Andrzej by chciał chodzić tam co tydzień, to też bym sobie pomyślała, ej,
ale o co chodzi? Ale jakby chciał iść raz na rok, nie ma najmniejszego dla mnie problemu. On nie chce akurat chodzić, ale mu nawet powiedziałam, że jeżeli, nie wiem, chciałby iść z bratem na wieczór kawalerski, może. Po prostu, no niech idzie sobie, bo wtedy ja bym mogła iść na Magic Mike'a. Ale, no powiedział, że nie chce, ale naprawdę, no nie wiem, ja taka jestem i może też dlatego, że ja lubię patrzeć na przystojnych panów. Ale to nie znaczy w żadnym stopniu, nawet w najmniejszym, że jeżeli teraz, nie wiem, wszedłby Dean z Supernatural, który teraz jak oglądam, to patrzę na niego tak, że on tu by wszedł i by powiedział, bądź ze mną, ja bym zostawiła Andrzej, bym za nim poszła, albo, nie wiem, majtki przez głowę, jak to mówi moja mama, i bym się z nim bzykła na stole. Nie. To, że on mi się podoba, ja nie jestem zwierzęcym, ja kocham mojego partnera i ja jestem z nim, a nie z kimś, bo ładnie wygląda. Po prostu. Także, no. Stwierdziłam, że chcę wam o tym powiedzieć, bo może wy mi wytłumaczycie, o chodzi z tym lewicowcem. A teraz już kończę, słuchajcie, bo dzisiaj robię... No gdzie to jest? Gdzie jest mój telefon? Chciałam wam pokazać, co robię na kolację. Robię właśnie to, co wam mówiłam w tamtym tygodniu. Robię kurczak a la pizza, ale nie wzięłam telefonu. Zostawiłam go w kuchni. Także no niestety wam nie pokażę, ale na pewno wam opowiem na vlogu. Słuchajcie, nie będę mówić nic o pracy, opowiem wam we vlogu, bo jest tragedia, ale już mnie tu zamazuje, także ja wrzucam ten film na YouTube'a i oglądajcie. Mam nadzieję, że się będzie oglądać. I tak jak mówię, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to dajcie znać. Tak jak mówię, przepraszam za oświetlenie, ale ja lubię nagrywać, jak mam ochotę i jak czuję taką wenę. A dlatego też nie zobaczyliście filmiku dzisiaj, bo nie chciałam wczoraj na siłę nagrywać, jeżeli nie miałam... jakby nie chciałam na siłę nagrywać, a jak gdzieś poczułam, to nagrałam po prostu z kopyta. Dziękuję, że jesteście. Miłego dnia i już niedługo mamy weekend. Buziaczki, pa, pa.